Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Metod i oczywiście Gwint. Dzisiaj jest z nami Jarosław Kaczyński, a nawet jego dwa klony, i trzeci, i czwarty, i piąty. Tak, będziemy grali dzisiaj krasnoludami. Ja wybrałem ten typ tej talii zamiast króla, znaczy zamiast operatora mam króla żebraków. No i nie mam bomby dwie merytowej, tylko mam moje romancje. Ze srebrnych oczywiście jeszcze Krzyż Alzura ma większą szansę na Barclaya, no i Atrapa, żeby w zależności od sytuacji, czy to Barclaya, czy to króla żebraków, sobie wrzucić jeszcze raz na stół, czy nawet oficera, czy czasem przydaje. Tak. Ze złotych no to Saskie, OP, Jorveta do ściągania Yennefer Klątwy. I Okwista czasem, albo Mglaka, to taki kart. No Eglise i Geralta. Jeszcze miałem popróbować zamiast Aeromancji Janka i te złote karty, ale one są w miarę uniwersalne. Wystarcza to tak jak jest. No to przejdziemy sobie do tyczki jakiejś może. Zobaczymy, co ta talia pokaże. Znaczy, ja już dzisiaj grałem. Biłem kilka zwycięstw. Kilka porażek też miałem dziś. Ogółem nie nagrywałem, bo miałem problem z internetem. W czwartek, tak? Dzisiaj jest sobota, w czwartek. Wywaliło mnie, uwaga, 6 razy pod rząd. W 6 bitwach rankingowych. Stąd moje punkty. Także aktualnie nie wiem, co to było, ale na potyczkach nie wywalało mnie, ale tylko wszedłem w ranking od razu buch. Więc odpuściłem sobie w ogóle gwinta, bo zrage'owałem po prostu. Mamy Dagona przeciwko. Miałem dobre karty. My zaczynamy, czyli Barclay. Za bolączką tego jest właśnie potwory na pogodę. Strasznie słabo się z nimi gra. Też da się wygrać, ale nie jest takie proste. Ogółem dużo jest Radowida teraz, a z Radowidem. No ja wszystkie wygrałem dzisiaj, chyba tam 5 miałem, to wszystkie wygrałem z Radowidem. To tam boli nas. Ja chyba nie chcę atrapy na to. Okej. Okay. Tak. Nie za fajnie to wyszło, ale okej. Wkrótce nadejdzie burza, lecz póki co korzystajmy z pogody. W ogóle nie wiadomo, no. Założenie tej talii jest takie, żeby bufować tych krasnoludków i nie dać ich zabić. To nie jest najprostszą rzeczą. Zabiję Geralta i nie w każdym deku. Trzeba uważać po prostu, żeby zostawiać te karty, ale nie jakoś tam miliarda, bo... Ławy. Tak. Jak bieda, to do krasnoluda. Na trapę. Niech żaden nie ucieknie. Czy zagrać tak? To mówię, czemu nie chcę rzucać na to. Fajnie. Tak. Pierwszy bije, można rzucać. Hmm.
Tyle, że spasujemy, bo... Nareszcie. O, nawet mi to pasuje, powiem szczerze. Tak, jedną kartę tego nie przebiję. Stanie mu piątka. Szósta. To jest okej. Okay. Nie podeszły mu za bardzo karty, bo chyba... Ona kera wojownika? Nie. Zwolimy oponentowi rozpocząć oczywiście. Znaczy... Wróciłem do Skyata, ale z tego względu, że lubię po prostu nimi grać. Jakoś się przyzwyczaiłem przez te elfy nieszczęsne. Ale naprawdę mam też tą talię pod ładowanie jednostek. Ja się w miarę spokojnie gram. Także polecam. No i fajne jest to, że można kontrolować przewagę kart, jakby nie. Co ogółem... Można grać je wina, ale ja tak średnio to preferuję, bo nie wiem, bo jakoś... W sensie, tu nie ma takich kart, które dawałyby jakoś nie wiadomo jaką przewagę. Może gadam głupoty teraz, ale mniejsza o większe. No, fartownie ma te karty, dostaje. No, spróbuję. Chcę go sprowokować, żeby rzucił tą pogodę w końcu. Nieszczęsny. O cokolwiek. Chyba po prostu rzucę skółkę na to. Znaczy, nie wiem, czy jest to mu opłacalne, bo widzę, że on... na to. A co w sumie? Co teraz? Nie możemy mu oddać tej rundy tak szybko. Co mamy tutaj? Mamy nic. To może zabolać. Byłem muszę pomyśleć nad zamiecią tutaj w tym deku. Żeby w miarę by to ok grało. Rzucać. Bo grałem z Quen, ale to... Jakiś, nie wiem, nie farta miałem czy... Czy coś i... Zawsze jak grałem na... No, jak wrzuciłem ten Quen i powiedzmy tam zagrałem 3 bitwy czy 4. To trafiają oczywiście na, wiadomo, Skellige, na osłabianie. No i ja oczywiście wrzucałem ten. No oczywiście niedźwiedź mi to niszczył i nic mi to nie dawało. Wiem, że... Co on zrobił? Okej. Okay. Ja zagram kamerek. No lepiej tak. Lepiej tak niż żebym tu strzelił z czegoś. Jakby miał mi zniszczyć 5 jednostek. Rozwalę klucznika chyba. Jak nie mam za bardzo na co strzelać. A chcę doczekać aż on rzuci tu pogodę na ten pierwszy rząd, bo widzę, że będzie rzucał. Wydaje. Bez sensu moim zdaniem było marnowanie Dagona na pogodę. Znaczy no na czyste niebo, no ale skoro to tak zrobił, to miał jakiś powód większy albo mniejszy. Albo. To zje. Nie mogę tego robić. Rozdarcie. Rozdarcie nie było takie głupie. Nic ci nie będzie. Rozdarcie przy jaskółka.
Karty zabijamy. Skórka, dobra. 100 plus 8. Nie. Tak. Niech rzuca. No, mógłby w drugą linię coś rzucić. O nie. O nie. Wszyscy zginęli. Władza pozorna mnie nie obchodzi. Tak. Tam. No i Houston, mamy problem. Ile on tych kurna ma tu? Pałac mentalny teraz pleci. Ja po prostu spasuję, bo on ma pałac mentalny. Czemu rozpocząć? Trzeba to dobrze rozegrać. Został mu neker. Aha. A, no to nie. Bałem się, że po prostu te nekery są na 11 na przykład HP. To już była przelipa. Przelipa by to było. Zagram ulewny deszcz, bo boję się zagrać pogodę, żeby, znaczy daną mgłę, żebym po prostu nie kłenem jakimś nic przefarcił. A sobie zagram na razie tak. Nic nie mam. Znaczy, mentalny. No raczej nie miał większych szans. Wiedziałem, że będzie miał tu babę na ręku jeszcze, ale... No... No nie wiem, może zagram jeszcze jedną. Może nie. Okej. Okay. Albo pokażę wam jeszcze... Nie wiem, czy pokazywałem ten deck. Nie jestem. Nie ma tutaj. Ja chciałem zrobić. A, pokażę wam tę talię. Bo jej nie pokazywałem. Jest taka. Nawet śmieszna ta talia jest. Jeszcze jednej karty mi dobra. A nie, to nie. To było to? No, on grał tą talią. To była ta talia, którą on wyrzucił. Przy okazji. Tylko on nie miał Ekim dwóch, tylko tutaj miał dwa te krabopająki. A zamiast tej Ekimy miał tego, Nekera wojownika, albo nawet dwóch. I nie miał tych badziew, tylko... Co on tu mógł mieć? Grom. Właśnie, lepiej... Znaczy, to minusem tej talii na te krabopająki jest to, że w kolejnej rundzie zostaje nam trójka zazwyczaj. A jak gramy na nekery same, bez tych krabopająków olbrzymich, no to jest szansa na przykład, że zostanie nam 12 albo 15, albo jakaś tam inna ekina, co jeszcze coś zjadła. No tak to właśnie trójka zostaje zazwyczaj. No i to... Nie mogę znaleźć to. Chyba ta talia. To jest w miarę ciekawa ta talia. Tylko nie będę nią grał dzisiaj, może w następnym odcinku. Czyli trzy nekery wojowniki, one kopiują ten glaki. Gramy na jak najwięcej mgieł. I oczywiście wrzucamy te mgły i staramy się utrzymać przewagę kart, po to jest ten Okwist i po to jest ten Avallach. Tak, bo po prostu jak zazwyczaj, no wiadomo, przeciwnik jak już zagra dwie rundy, to już wie jakimi kartami my gramy, więc już wie, żeby sobie na koniec zostawić czyste niebo. Jeśli ma i to jest jego ostatnia karta, to zazwyczaj przegrywamy, ale jeśli umiemy grać odpowiednio i balansować tą przewagą kart, no to jak wychodzimy
kończymy grę, to zawsze jest wygrana tak naprawdę, bo no bo zawsze w ręce zostaje tam powiedzmy mgła albo jakiś tam duch lasu. No i on przyzywa na przykład 15 mglaków i to jest 40 siły. Taka jedna mgła może przywołać nawet. Jeszcze tutaj w tej talii można sobie wziąć grzybka i po prostu wrzucić na jednego mglaka. Jakby tam, no wiadomo, one później będą same dwójki się przyzywać, ale jeden będzie piątka i jak on sobie tam powiedzmy będzie miał Geralta Igni jeszcze na końcu, no to on zabije tylko tą piątkę, a nie wszystkie. No, to tak jest. Więcej, ale ja jeszcze tak dużo nie grałem tą talią, więc nie chcę was tu prowadzić. Ale myślę, że na przynajmniej no, na potyczkach grało się nią spoko, tylko problem był z tym, że ja za dużo nie grałem na rankingach z nią. Ale ta talia, którą wam pokazałem dzisiaj, czyli te rowerki Jarosławy Kaczyńskie, myślę, że są w miarę ok. I naprawdę, no trzeba się, ja dzisiaj tak nie grałem, ale jakbym pograł, to myślę, że to jest dobra talia, żeby wbijać się. Nie wiem, co tu możecie sobie zmienić w tej talii w sumie. Brzaski muszą być 3. No tego freehead możecie zmienić. A że tak, jak trafiacie na przykład na dużo Nilfgaardu, to możecie sobie wrzucić zamiast niego komandosa. Bo jak Nilfgaard rzuca te zarazy, to możecie sobie wrzucić go i wywalić mu tą zarazę do jego rzędu. I na przykład rozwalić mu 11 czy coś. Co jeszcze jest tutaj dobre? Na hawekarski można zagrać. Ale to tak jest. Jest lipa, bo jak na przykład zostanie nam ostatnia karta, taki niefal załóżmy i przyjdzie ta ostatnia karta, to nie można zrobić z nią nic, nie? No a krasnoluda można sobie wrzucić. Albo jeszcze jedną straż machakańską, co też nie jest głupie, ale... No ale ja gram na dwie, bo jakby nie potrzeba mi aż tyle. Dragonów można sobie wrzucić, zawsze tam bufować tego Turwiela, o ile ma się go na ręce. To też. Chyba tyle z tych kart, bo reszta to raczej nie. Byłem, myślałem nad Tasakiem w kontekście Skellige. Ale ostatnio na nich w ogóle nie trafiam, więc porzuciłem ten pomysł, ale on też by był w miarę spoko, bo no blokujemy te, wiadomo, te dwa bufujące się i bo to działa na jedną jednostkę, no ale to jedna jednostka co zazwyczaj, no czasem wiadomo przeciwnik wrzuci dwie, zazwyczaj jest to jedna i zablokujemy na przykład w pierwszej rundzie damy mu to zagrać, w drugiej on rzuca sobie kapłana, a my rzucamy sobie wtedy Tasaka na tą talię, no i wtedy Skellige bez tej jednostki jednej na bufowanie się to nie ma szans za bardzo. W ogóle chciałem ruszyć z taką serią poradnikową, tylko już nie odnośnie talii, bo już takich jest miliard. Tylko tak typowo dla początkujących, czyli jakie karty na przykład tworzyć na początku, albo. No jakieś takie podstawy, wiadomo. Czy dużo ludzi na przykład twierdzi, że lepiej tam zniszczyć jedną talię, na przykład jedną frakcję, a zrobić sobie jedną mocną. No niby tak. Ale na dłuższą metę to jest wkurzające i bo później na przykład wychodzi jakiś fajny deck i na przykład nie mamy akurat tej talii. Jest lipa. Także jak ktoś dooglądał do tego momentu, to na pewno będzie niezłym wyczynem tej osoby i gratuluję jej. No to mogę tak coś nagrać, jakby ktoś chciał. Także to chyba wszystko. Mam nadzieję, że do usłyszenia i na razie.